Teraz, jak oglądacie ten materiał, jest środa, godzina 17, a ja właśnie jestem po paru godzinach z powrotem w Polsce, bo znów mnie wywiało i byłem w Paryżu. A jeśli śledzicie mnie na Instagramie, mogliście zobaczyć pewnie jakąś mini relację tam, ale więcej na pewno opowiem wam w materiale piątkowym, przynajmniej taką mam nadzieję. Tak, jestem mistrzem kartonów po prostu. Albo i nie. Myślę, że tak połowę to już mamy za sobą. Następny film już w piątek. Servus Ferajna, witam was wszystkich bardzo serdecznie. Mimo, że głos jeszcze trochę zmieniony, mimo, że ja jeszcze trochę chory, przygotowałem dla was unboxing Horizon Zero Dawn Collector's Edition, bo o to właśnie prosiliście w komentarzach. Nie mogłem się doczekać, żeby rozpakować tę edycję. Wiem, że odsyłałem was na kanał Maniaka, wiem, że odpakował ją pierwszy, ale wiem, że czekaliście na mój unboxing. Dlatego nie przedłużając, lecimy z koksem. Mamy bardzo ładną papierową obwolutę, która, o proszę, jak ładnie wygląda, z tyłu mamy napis Ziemia nie należy już do nas. Grę dorwałem z polskiej dystrybucji, bardzo dziękuję sklepowi Ultima.pl za to, że mi się udało kupić, bo był ogromny problem. Te edycje były anulowane w wielu sklepach, ale koniec końców Ultima przetrzymała mój preorder, udało mi się odebrać na czas. Także wielkie dzięki za to, bo już myślałem, że zostanę bez tej edycji kolekcjonerskiej. Unboxing edycji prasowej mogliście zobaczyć na kanale już wcześniej. Recenzję też mogliście zobaczyć wcześniej, więc teraz takie turbo dopełnienie. Ostateczny materiał. Horizon Zero Dawn, edycja kolekcjonerska. No i lecimy z koksem. Mamy w środku steelbook. Takiego jeszcze nie mam, zaraz go wyjmiemy z folii zresztą. Hopa. Samą grę skończyłem, jestem bardzo bliski platyny. O, tutaj zawartość cyfrowa, to sobie zostawiam. A steelbook tak wygląda, tak się prezentuje steelbook. W środku jest normalna płyta z grą, jest identyczna jak w edycji prasowej, ale z kolei możecie zauważyć, wyjmę płytę, że w środku steelbook wygląda prawie tak samo jak te, które były sprzedawane do preorderów, tylko z drugiej strony. Bardzo ładny inny steelbook, będę miał dwa na półeczce w takiej sytuacji. Lecimy dalej z tym koksem. Mamy kolejną zawartość cyfrową do pobrania, zostawiam to sobie. I mamy artbook w tak zwanej wersji demo. Te artbooki służą głównie temu, żebyście zainteresowali się tym, jak wyglądała sztuka tworzona do danego tytułu i kupili pełną jego wersję, która na pewno jest już dostępna na Amazonie albo podobnym portalu, gdzie sprzedaje się takie rzeczy. I słuchajcie, to by było tak naprawdę na tyle, jeśli chodzi o te rzeczy takie mniej lub bardziej istotne. Przechodzimy do punktu kulminacyjnego, czyli figurki. Ona zaś znajduje się w takim wielgachnym kartonie. O, idzie. Nie chcę za bardzo zniszczyć obwoluty, ale sam karton będę musiał wyciągnąć, nie ma opcji. Może nic się nie przewróci. I poszło. Elegancko. Proszę bardzo, obwolutę odstawiamy. Karton przekręcamy, mamy tutaj bardzo ładnie Thunder Joe'a pokazanego walczącego z Aloy. No nie mogę się doczekać tej figurki, słuchajcie, bo jest ona dosyć duża i ja już mam dla niej miejsce. Ona znajdzie się na mojej specjalnej półce pod takie właśnie figurki, tylko znów walka, odwieczna walka z kartonami. Żeby nic nie uszkodzić, to naprawdę trzeba się bardzo, bardzo mocno postarać, słuchajcie. O! O, ale tutaj wprawa wchodzi w grę, jest coraz lepiej. Tak, jestem mistrzem kartonów po prostu. O, nawet lepiej. Fantastycznie. To wszystko pójdzie później złożone do mojego specjalnego pomieszczenia, gdzie trzymam takie rzeczy. No i dobra, otwieramy. No tak, Sony jak zwykle przy swoich figurkach, co można było zauważyć chociażby przy unboxingu Uncharted 4, nawet na styropianie umieszcza swoje logo. Mam nadzieję, że będzie to widoczne. Powinno być to widoczne. Słuchajcie, walka trwa dalej. To już trzecia runda wyciągania z czegoś z ciasnego kartonu. Dobrze, jak teraz w środku jest jeszcze jakiś mały karton, z którego mam to wyciągnąć, to się poddaję. Dobrze, już prawie. Mam bardzo duże oczekiwania wobec tej figurki, więc liczę, że naprawdę się postarali, ale już widzę, że jest dobrze. Już widzę, że jest naprawdę dobrze. Mamy tutaj strzały osobno. Mam katar, ale coś jednak tam czuję. Dziwnie to pachnie.
Zdejmijmy całą tę folię z niej. Jezu, jak ładnie wykonana figurka. Co za dbałość o szczegóły, jestem naprawdę pod dużym wrażeniem. No i dobrze, mamy naszą Aloy, mamy strzały do niej. Dokładnie pamiętałem, jak się nazywa ten mech, zanim zacząłem nagrywać materiał. Ale czujka. Ustrzeliła czujkę. A, już widzę, gdzie się wbija strzały. Strzały się wbija, są takie dwa specjalne miejsca na to. Jedno tutaj, a drugie tutaj. Tak się właśnie prezentuje, niech na ja się jej przyjrzę. Słuchajcie, myślałem, że... Nie wiem, jak to będzie widać na tym materiale, ale myślałem, że jej twarz będzie znacznie, znacznie gorsza. Figurka jest naprawdę wykonana bardzo, bardzo ładnie. Wydaje mi się, że jest to duży postęp, jeśli chodzi o porównanie z Uncharted 4 na przykład, gdzie Drake wyglądał tak sobie. Wyglądał dobrze, ale jednak może być zawsze lepiej, prawda? Tak tutaj mamy no rewelacyjną dbałość o szczegóły. Bardzo fajnie wyglądającą figurkę, a to przepraszam, to nie jest sznurek, to jest gumka w ogóle, ta jej cięciwa. Bardzo, bardzo ładne wydanie. Całość kosztowała 500-550 zł, czasem można było dorwać nawet taniej. I wydaje mi się, że to jest dobra cena mimo wszystko za tak ładnie zrobioną edycję kolekcjonerską. Chociaż nie oszukujmy się, kontentu tutaj dużo nie ma. Mamy punktem kulminacyjnym tego wydania jest oczywiście figurka, która jest wykonana pięknie. Chociaż trochę tak jakby niestabilnie, ale to zweryfikujemy to później na półce. Mamy artbook w wersji demo. Słuchajcie, pominę to po prostu milczeniem. I mamy grę w steelbooku, który jest nie do dostania w zasadzie, tylko jest w tej edycji. Więc to akurat na plus. Tak naprawdę myślę, że możemy zestawić figurkę i steelbook, artbook możemy sobie gdzieś schować. Tak się prezentuje właśnie edycja kolekcjonerska Horizon Zero Dawn. Jak Wam się podobało? Co Wam się podobało najbardziej? Co sądzicie o figurce, o artbooku i o grze? Dajcie mi koniecznie znać. A może już graliście w ten tytuł, przeszliście i macie jakieś spostrzeżenia? Dajcie mi koniecznie znać w komentarzu pod materiałem. Jeśli film Wam się podobał, zostawcie łapkę w górę. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie, kochani. Widzimy się już w piątek o 17:00. Pamiętajcie, żeby subskrybować kanał, a tu przygotowałem dla Was dwa materiały, które mogą Wam się spodobać i których nie widzieliście. Dziękuję Wam bardzo serdecznie za oglądanie. Pamiętajcie, żeby zostawić łapkę w górę pod filmem i komentarz, a widzimy się w piątek o godzinie 17:00. Uszanowanie!